Muzeum Regionalne w Łukowie zorganizowało po raz kolejny plener i warsztaty rzeźbiarskie. Jednak ze względu na to, że budynek muzeum jest właśnie remontowany, wydarzenie to odbyło się w gościnnych murach zespołu placówek. Znajdujemy się na dziedzińcu szkolnym zespołu placówek w Łukowie, gdzie odbywają się warsztaty rzeźbiarskie oraz plener zatytułowany Ptaki Ziemi Łukowskiej. Jest to plener zorganizowany w ramach konkursu ofert na zadania publiczne, które ogłosił Zarząd Powiatu Łukowskiego. Dzisiejsze wydarzenie jest poświęcone pamięci zmarłego w tym roku artysty rzeźbiarza Piotra Czubaszka, prywatnie nasz kolega, wspaniały rzeźbiarz, artysta. Na pewno jakby żył, byłby tu wśród nas i również brał udział w tym dzisiejszym wydarzeniu. Podczas pleneru powstaje 5 rzeźb nawiązujących do przyrody ziemi łukowskiej. Są to rzeźby ptaków, które występują w naszych lasach. Dodam tylko, że organizatorem dzisiejszego wydarzenia jest Stowarzyszenie Twórców Ludowych Oddział w Łukowie, a także Muzeum Regionalne w Łukowie. Do udziału w plenerze i w warsztatach zaproszono najlepszych rzeźbiarzy z powiatu łukowskiego. Zaproszeni zostali najlepsi artyści z terenu powiatu łukowskiego. Przewodzi oczywiście pan Krzysztof Osak, znany artysta łukowski, ale również rzeźbią pan Krzysztof Grodzicki, pani Małgorzata Goławska oraz pan Krzysztof Pycka z Adamowa. Opiekę nad rzeźbiarzami sprawuje Mieczysław Gaja, prezes Łukowskiego Oddziału Stowarzyszenia Twórców Ludowych Oddział w Łukowie. Wieloletni rzeźbiarz, laureat wielu nagród, mistrza kultury i dziedzictwa narodowego, a jak również osoba, która bierze udział w różnych wydarzeniach właśnie związanych z rzeźbą ludową na terenie kraju i za granicą. Podczas warsztatów uczniowie zespołu placówek mogli nauczyć się, jak należy się posługiwać rzeźbiarskim dłutem. Obejrzeli też prace rzeźbiarzy, które powstają podczas tego pleneru. Wkrótce te prace pojawią się w Łukowskim Muzeum. Rzeźby, które powstają na plenerze rzeźbiarskim, będzie już niedługo można obejrzeć w Muzeum Regionalnym w Łukowie, jak tylko skończy się remont elewacji budynku. W Muzeum Regionalnym w Łukowie trwa również praca nad przygotowaniem wystawy poświęconej pamięci Piotra Czubaszka. I przygotowujemy wystawę poświęconą właśnie zmarłemu Piotrowi Czubaszkowi. Będzie to wystawa jego rzeźb, najlepszych rzeźb oraz zdjęć z różnych plenerów, wydarzeń. Bardzo ciekawa wystawa. Już jesteśmy w tej chwili właśnie w stanie zgromadzić kilkanaście rzeźb, które w większości mamy w naszym muzeum. Wystawę planujemy otworzyć w dniu 13 lipca, a więc w pierwszą rocznicę śmierci Piotra Czubaszka.